piątym odcinku rzucimy okiem na to, co już zrobiliśmy. Dokończymy zakładanie układu paliwowego, założymy nadwozie, wykończymy wnętrze. Anglicy pokażą nam największy model Tigera, jaki istnieje na świecie. Obejrzymy sobie oczywiście kolejną lekcję driftu i zobaczymy, co ma nam do powiedzenia kolejny szczęśliwy posiadacz KitKara. Teraz będę zakładał początkowy element do układu wydechowego. Jak już go tutaj włożyłem, to teraz dokręcam. Dlaczego go dokręcam? Dokręcam go dlatego, że za chwilę będę mierzył, w którym miejscu będzie należy wyciąć otwór w blasze, która tutaj będzie przychodziła. I trzeba to zrobić teraz, jeszcze przed lakierowaniem nadwozia. A blacha, która tutaj przyjdzie, będzie miała wycięty otwór na tę rurę wydechową właśnie. Ja sobie teraz to pomierzę. Tak, odległość 15,5, czyli tak 15,5. Dobrze, będę wiedział, w którym miejscu ciąć. Zacznę od przykręcenia wsporników, które będą trzymały błotniki. Dzięki temu, że Bartek przygotował mi tutaj wszystko szybciej, to mam wszystko przygotowane. On gdzieś teraz poszedł, chyba po bułki, a ja się zabiorę za robotę. Ja nie wiem na razie, ile tego będę potrzebował. Proszę nie brać nakrętek do buzi, gdyż na nakrętkach znajdują się małe zarazki. I teraz można przykręcać już błotniki. Myślę, że żeby je przykręcić, to najpierw chyba będę musiał zdjąć koło. Dobrze, no to zdejmuję koło. Odkręcone, zdjęte, błotnik. Błotnik, jak wiadomo, służy do ochrony przed błotem. Błoto, jak wiadomo, jest. Błoto jest i koniec, szczególnie jak są roztopy. Teraz ten błotnik trzeba zaznaczyć mu, gdzie będzie wierconym on. Jak ktoś ma dosyć siły i determinacji, to może to zrobić rysakiem. Siłę mam, ale determinacji generalnie nie. Dlatego zrobię to wiertarką. I teraz ja sobie ustawię drugi, żeby to zrobić. O, proszę Przemo. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemo, przytrzymaj mi ten błotnik, proszę cię bardzo. Bardzo dobrze jest mieć kolegów. Oprócz leniwego patrzenia na mnie i na to, co tutaj właśnie wyprawiam, czasami coś potrzymają. Dobrze. Następny błotnik. Wiem. Zapomniałem. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Okulary zawsze można założyć. Całkiem niezła wiertareczka. Ja zdejmę teraz te okulary, bo one mi nie pomagają, tylko przeszkadzają. A teraz będę robił rzeczy, które nie wymagają ochrony oczu. Tu jest charakterystyczna dość rzecz. Tu już nie można śrubki włożyć włożonej, tylko trzeba ją wyciągnąć najpierw. Jest bardzo skomplikowana i finezyjna robota. Jest szczelina, prawda, między błotnikiem a śrubą. Dokręcamy tylko do momentu, kiedy ta szczelina zniknie niemocno. Nie wolno. Ja teraz będę obserwował. I teraz nie będę mówił, bo po prostu nie można. Na oko to jeden umarł. Jedna, słyszałem o takiej babce, która na oko wszystko robiła. I była w stanie, słuchaj, przesłodzić kompot. Bo normalnie sypała cukier na oko, nie? Sobie na oko. I on wpadał potem do kompotu. To jest podobna sytuacja, też trzeba uważać, żeby ta szczelina była jak najmniejsza, ale żeby ta śruba nie przebiła
słuchajcie, tego naszego błotnika kochanego. Ja tu już mam system swój opracowany. Zawsze po założeniu elementów, które są ruchome, musimy sprawdzić, czy w żadnej pozycji nie ocierają one o jakiekolwiek części samochodu. W sumie udało się. Koło się kręci, kręci i nic. I właśnie tak miało być. I przykręcanie boków. Ten samochód coraz bardziej będzie przypominał samochód. I o to chodzi, kochani. To trzeba tutaj jakoś tak wstawić. Co mnie najbardziej przeraża w zakładaniu tych boków, to to, że będę musiał znowu nitować. Te nity to już mi się po nocach śnią. Ja bardzo lubię nitować. Dobrze, założone. Drugi bok. Trzeba uważać, żeby rękawica nie weszła pod blachę. Nitowanko. Do nitowania potrzebujemy nitownicę oraz nity, które wszystkie posiadam w ręce, gdyż tutaj przygotowałem. Zwykle jest to robota łatwa, przyjemna. I już! Tak, mamy już te cztery otwory ósemką zrobione, nie wiadomo po co. Ale zaraz się dowiem, gdyż wezmę do ręki instrukcję obsługi. Generalnie te otwory ósemkowe, ósemką wiercone są potrzebne do tego, żeby przywiercić pod szybie, przykręcić pod szybie oczywiście, które znajduje się tu, gdyż ktoś mi je przełożył. I zgodnie z instrukcją obsługi, do której oczywiście zajrzałem przed chwilą, dlatego posiadam tak szeroką i rozległą wiedzę. Wiem, że ono musi się znajdować w odległości 225 mm od miejsca tego. Należy pamiętać, że tej czynności nie wolno wykonywać na oko, żeby tu nam prowizorka straszliwa nie wyszła. Tu trzeba użyć przymiaru. Jest kilka takich czynności, których nie możemy sobie zrobić tak tylko właśnie trzeba przymierzyć spokojnie. Wykonam narysowany rysikiem znaczek, znak symbol. Zarysowuje nam się tutaj historia fabularna. Zróbmy fabułę o budowie samochodu, słuchajcie. Ja mogę zagrać czwartoplanową rolę faceta, który na stacji benzynowej przychodzi po orzeszki. Marzę o takiej roli. Chciałbym po prostu przyjść i kupić orzeszki. Przychodzę normalnie, wiesz, kupuję orzeszki i wychodzę. To jest moje marzenie. W poprzednim odcinku pokazaliśmy model CAT, zbudowany w oparciu o standardowy zestaw, ale z ładnym lakierem oraz efektownymi kołami. Dziś pokażemy model Super Six, większego brata. Witam, nazywam się Malcolm Brown i jestem menedżerem firmy Rapid Prototyping, która pracuje dla przemysłu motoryzacyjnego. Silnik, jaki posiadam w samochodzie, to dwulitrowy Zetek z modyfikowaną głowicą do poziomu A-grupowego, wałki rozrządu o charakterystyce rajdowej, co daje jakieś 180 do 185 koni mechanicznych na kole zamachowym. O zbudowaniu kitkara myślałem już od jakichś 25 lat i wreszcie w zeszłym roku udało mi się to zrobić. To jest Tiger Super Six, którego zbudowanie zajęło mi około 8 miesięcy. Przy pierwszym podejściu zaliczył przegląd i został zarejestrowany. Przy budowie mojego samochodu otrzymałem wiele pomocy zarówno ze strony firmy Tiger, ale także innych użytkowników pokazanych w programie. W moim aucie zmieniłem kierunkowskazy, atrapę i kilka innych elementów, tak aby samochód cechowała jego własna osobowość, tak aby różnił się od innych. Putting your own personality, your own stamp onto the vehicle itself.
Wersja Super Six jest większa, ale dzięki zastosowaniu innych rozwiązań zawieszenia posiada mniejszy rozstaw osi od modelu CAT. Rama z rur o przekroju kwadratowym oraz nadwozie z żywic wykonane w Anglii jest importowane na indywidualne zamówienie. Jest to model dla bardziej zaawansowanych budowniczych kitkarów. Witam wszystkich, nazywam się Maciej Polody. Chciałbym Wam przekazać parę informacji na temat prowadzenia samochodu w poślizgu, konkretnie mówiąc w dryfcie. Ostatnim ćwiczeniem jest dynamiczne prowadzenie samochodu w zespole zakrętów. Chodzi tutaj o to, abyście mogli prowadzić samochód z jednego zakrętu w drugi. Bardzo ważnym elementem jest wyczucie masy i balansu samochodu. Mogliście nauczyć się tego wyczucia, powiedzmy, we wcześniejszych ćwiczeniach, które Wam to gwarantowały. W momencie, kiedy nie będziecie mieli wyczutej masy i balansu tego uślizgu auta, no będzie Wam to przychodziło dość trudno, ale nie załamujcie się tym i zwracajcie uwagę w momencie wyjeżdżania z łuku na następny zakręt, w którą stronę on jest ułożony i jak mocno się zacieśnia. Będzie Wam to gwarantowało bezpieczne prowadzenie. I sprawa, o której nie możecie zapomnieć, nie dajcie się ponieść adrenalinie. Tak, tak, muszę wcelować. Borowanie to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Otwory wiercimy we wcześniej zaznaczonych miejscach. Ponieważ plastiku nie można punktować tak jak blachy aluminiowej, muszę użyć większego wiertła, aby ukryć późniejsze niedokładności. Przede wszystkim podkładka. Mam podkładkę. Gdzie? Tu? Na górę? No, na górę, na twój żywy. I od góry zawsze śruba, bo jak się odkręci nakrętka, to zawsze śruba zostanie. A jak się odkręci nakrętka, to na przykład by nie została. Trochę podnieś sobie. Już podniosłem. Po podszybiu zakładamy nos. Nikt chyba nie wymyślił lepszej nazwy na tę część samochodu. Aha. No chyba, że dziób. Myślałem właśnie. Tutaj na oko ustawiamy tak, że masz... Tu musi być przestrzeń po prostu, nie tak, możesz się tak, opierać. Tak, tak, tak. A tu musi być jak najniżej. Pociągasz to do góry, żeby oparło się o wsporniki na dole. No to wiesz co, to ja pociągnę, no, a ty przyrysuj. A ja przyrysuję. Już
Czyli to na oko robimy, tak? To robimy na oko. Zanim wszystkiego nie pozaznaczamy, nie mogę drgnąć. Nawet oddychać mi zakazał. Już mogę puścić? Jeszcze nie. Przyjdź. Mam skurcze. Skurcz mam. Jest o tyle fajnie, że zawsze są otwory, także... Zobaczcie, jakie śruby fajne. To są do góry, żeby poduszczelka pracowała. Tak jest. Ja robię dół, ty robisz górę. W sensie ja robię górę. Ja robię dół. Ty robisz górę. Podsporni i nadsporni. No i nakrętka, nie? Dobrze. Złapane. Teraz przygotowujemy ostatecznie osprzęt dla elektryka. Dobra, drugą tak samo. Czekaj, pomocna dłoń będzie z tobą. To można wszystko tak jest, nie? Przekręcić. Tak, bo znaczy to jest tak robione, że to możesz przekręcać, przestawiać. Kierunkowskazy. Gdzie przekręcamy kierunkowskazy? Przekręcimy je gdziekolwiek. Tak? Minimalna szerokość, przepisy. Z przepisami nie wyjeżdżaj. Musimy zarejestrować, żeby wystartować, więc no to dziób jest tej szerokości, która odpowiada akurat minimalnej, dozwolonej według przepisów, jeżeli chodzi o kierunkowskazy. Zobaczcie, w którym miejscu właściwie zamocujemy ten kierunkowskaz tutaj. Tu. No, mówisz obojętnie gdzie, no to... No obojętnie nie, tu, ale mówię o szerokości. Aha, to tak, rozumiem. Skup się. Dobrze. Coś będę skubał, kura jestem tu, co? No i teraz jest kwestia zdecydowania, gdzie będą wyglądały najładniej, jak się nam będą podobały. A zasada jest taka, że koło nie może zasłaniać kierunkowskazu. To jest, że jak patrzysz z boku, musisz widzieć kierunkowskaz. I nie może być... Patrzył z... A, czyli musi być tu. Znaczy może być tu, może być tu, możesz troszkę wyżej. Słuchaj, Niżej. No niżej. No. Dobrze. Tylko sprawdź, czy nie trafisz prosto w chłodnicę. Nie trafimy prosto w chłodnicę. No i trzeba zaznaczyć sobie jedno miejsce. Mocujesz kierunkowskaz. Potem sprawdzasz, czy są na poziomie. Tak. Widzisz, na oko w rozciąganiu z miarką, jeden jest tu. I teraz od dołu, nie? 60, nie? Nie. Chyba trochę źle coś zrobiłem. Zrobimy według mego, czyli założymy jeden, a potem założymy drugi. Już wiem, poza co się dzieje dalej. No, dalej się coś, nie wiem. Mamy miejsca wystarczająco, żeby założyć kabelki. Kable trzeba będzie powiedzieć tylko panu elektrykowi, ponieważ wszyscy szczędzą na kablach, żeby zrobił o tyle dłuższe, że ten dziób będziemy mogli odkręcić i kierunkowskazy się nie powyrywają. Pi. Trafiłeś. Nie trafiłeś, tylko wymierzyłeś. Dobra. Czy nie ma być na oko? Może być na oko. Oko było jakby wykładnikiem potęgi przy kwadratowym ułamku. Ja już muszę do domu iść. I przednie kierunkowskazy już są. Teraz nasz samochód dostanie znaczek firmowy. Dziękuję. Takie ładne. Amerykańskie. To na środku powinno być, wiesz? Dziupka. Możesz teraz tu? Ustalić, gdzie chcesz. Może trochę wyżej, bo tu nakleimy tablicę rejestracyjną. Tu? No, o. Górka. Jest z górek. Nie, no to już wybitnie trzeba na oko zrobić. No to jest wybitnie robota na oko. Tu już nie ma co mierzyć. Ale za to jaka frajda. A potem poskaczesz. Nie, już po tym nie będziemy skakać. Skakaliśmy po naszej stierze. Jak się odmienia stierra? Po stierie. I to już tak zostanie? Niestety. Deszcz, woda, tak. Śnieg? No zawsze. Tylne błotniki występują jednoelementowo. No i do tyłu troszeczkę. Jest dobrze. Jest dobrze, pasuje. Proszę, już siedzi. A dół siedzi u ciebie? Ten języczek? Teoretycznie. Bardzo charakterystyczny? Tak, ten jest.
stoi wszystko. No dobrze. No, ale teraz zanim odpoczniemy sobie od nitowania, zrobimy tylne lampy. Lampy zrobimy na ziemi, bo będzie chyba najlepiej widać. Do ustalenia ostatecznego miejsca mocowania tylnych lamp przystawiamy je tylko bez mocowania. Przykręcimy je dopiero po wywierceniu wszystkich otworów. Lampki bardzo ładne. Muszę powiedzieć, że bardzo ładne. To są oryginalne? Tak. No, England napisali nawet na nich. Tutaj zdamy się rzeczywiście na oko. Słuchajcie, jak będziecie budować swój samochód później kiedyś ktoś, jakoś, to nie róbcie tego na oko. My jesteśmy profesjonalistami. Pewne rzeczy mi proponował na oko. Tam masz wiertło, takie specjalne, do większych otworków. Pracowałem przy czymś takim. Raz. Nie no, kilka razy. Ale w drewnie. Większe obroty. Otworzywa do przodu. Wywierciło się całe. To ja już jedną lampę wcisnę. No jak przed cudnej urody, to jest normalnie aż, że... Ładne, nie? Ach, pięknie. Pięknie i nadobnie. Mamy fotelik oprzyty. No właśnie, to jest ten czarny, który mieliśmy na początku, był tak, taki czarny. Tak. Teraz jest oprzyty. Super. No. Kierownica zawodowa. Kierownica jest oryginalną kierownicą Abarta. A, Abarta. Masz na dole. To jest właśnie firma, która tuningowała tak profesjonalnie Fiaty. Co ciekawe, kosztowała nas na Allegro 30 zł. Będzie nas kosztować znacznie więcej jej remont, ale będzie wyglądała jak nowa. Poza tym jest bardzo lekka i to... Tak, rzeczywiście można... I jest o tyle fajna, że ma 350 mm, czyli jest przepisowo, możesz nią oficjalnie, normalnie... Jeździć po ulicy. No, po ulicach. W następnym odcinku zobaczycie, jak kończymy budować auto i wylatujemy sobie nim, żeby troszeczkę poszaleć. Kieruję się w kierunku domu. Cześć, nazywam się Arek Namysłowski i kupiłem taki samochód sobie. Dlaczego ten samochód? Generalnie znudzony byłem tym wszystkim, co jeździ po ulicach. Wszystkie te samochody wyglądają tak samo, są takie same, mają podobne osiągi, wszystkie się zachowują tak samo, wszyscy tak samo je reklamują. Po prostu banał. I ja chciałem mieć coś innego, coś fajnego, coś co jeździ, coś czym można poszaleć, coś co daje adrenalinę, coś co ma na stałe odpięty dach, a nie odpinany, bo ludzie niestety jeżdżą w naszym kraju tak, że mają kabriolety, ale jeżdżą cały czas z dachem zakrytym i to jest bez sensu. Pomyślałem sobie, że fajnie by było zbudować jakiś taki samochód w stylu tak jak się buduje Harley'e. Kupujesz chopera i w zasadzie sam go budujesz. Sam wymyślasz sobie, jaka ma być kierownica, sam sobie wymyślasz, jak on będzie pomalowany, co tam będzie miał w środku i na zewnątrz. Poszukałem trochę po internecie i znalazłem Bartka Cielucha, który zajmuje się sprowadzaniem takich samochodów w kawałkach. Kupuje się auto ze złomu, które ma dobry silnik i dobre wszystko w środku. Wywala się wszystko, co on tam ma na zewnątrz. Zostawia się to, co jest potrzebne i daje się obudowę taką, którą dostarcza Bartek. Samemu się to składa. Jest niesamowita frajda z tego, że w zasadzie samemu można złożyć samochód. Coś, co wydawało mi się generalnie nierealne, ale jakby pomyśleć nad tym wszystkim, no to dlaczego nie można zbudować samemu samochodu? Przecież ludzie budują domy, budują inne rzeczy, które są w zasadzie bardziej złożone i bardziej skomplikowane, więc samochód wydawał mi się troszkę prostszy, mimo że jest też skomplikowany, o czym się przekonacie oglądając ten program. No i
wszystkie te czynniki złożyły się na to, że postanowiłem kupić właśnie taki samochód, żeby nim sobie polatać, żeby pokazać ludziom, że można inaczej, że samochód może inaczej wyglądać. Generalnie jest taki sam, bo w środku jest silnik od Forda Sierra, także to jest po prostu Ford Sierra obudowany w inną obudowę. Taki chopper na czterech kołach. Oni potem w telewizji mówią, kto to jest? Kto to jest? Umówmy się, że tak nie jest. Wiem, mam nie mówić nie. Umówmy się, że tak nie jest, prawda? Zaśpiewać piosenkę. Nie my stramu. Czekaj, podkładka. O! Wiertło odpadło.